Witajcie, witajcie wszyscy bardzo serdecznie, Sylwek z tej strony, a ze mną jest zacne towarzystwo i po kolei tutaj obok jest ze mną Łukasz. Cześć Łukaszu. Cześć Sylwek. Z tamtej strony jest Adam, komiksomania. Witaj Adamie. Cześć, witam wszystkim. I tutaj na górze jest Szymon, Szymon z kanału Szymon Pietkiewicz. Cześć. Słuchajcie, spotykamy się w takim gronie, ponieważ jest o czym opowiadać. Jest o czym opowiadać, a opowiadamy o Supermanie, człowieku ze stali. No tutaj jest zacna dekoracja przy okazji, zadbałem o to, żeby było troszeczkę inaczej. I mało tego, że będziemy omawiać ten cykl, wielka kolekcja komiksów Bohaterowie Złoczyńcy, to dodatkowo jeszcze porozmawiamy sobie o wielkiej kolekcji komiksów DC Comics Superman, ponieważ też jako tom 18 został wydany Człowiek ze Stali. Ja to jeszcze mam, jak widzicie, w folii, więc po raz pierwszy na tym nagraniu to wszystko rozfoliuję. Zobaczę, jak to wygląda. I dodatkowo jeszcze malutka będzie atrakcja na koniec. Ktoś tu jest przygotowany jeszcze z innych takich starusieńkich zeszytów. Tak, Adamie, mówię o tobie. A, tak więc, mam. Więc zaczynajmy. Jest to tom 14, piękny grzbiet. Tutaj mamy świetnie wyglądającego Aquamana. Z tyłu okładki zobaczmy, co jest napisane. W roku 1986 wydawnictwo DC opublikowało trzy hity. Ja tego nie będę wszystkiego czytać, ale po prostu trzy hity, jakimi są Batman, Powrót Mrocznego Rycerza, Strażnicy i właśnie Rzeczony Człowiek ze Stali. Był naprawdę wielkim hitem. Był takim restartem wizerunku Supermana, za który wziął się John Byrne i stworzył coś kultowego, coś kultowego, a to wszystko wiem z właśnie ze wstępu. Wstęp świetnie napisany, mamy tutaj kilka właśnie takich ciekawych informacji wprowadzających do komiksu, dodatkowo jeszcze informacje związane z autorami i zaczyna się akcja. Jest to geneza Supermana opowiedziana w 6 rozdziałach. I to była geneza stworzona po kryzysie na nieskończonych ziemiach, kiedy te przygody Supermana zaczęto opowiadać na nowo. Bo wcześniej to te wszystkie serie były tak już się przeplatały. Nie wiedziano, jaka jest prawdziwa historia, co się zgadzało, co nie, że kryzys na nieskończonych ziemiach, wydany w połowie lat 80., zresetował całą linię czasów DC, można powiedzieć. I zaczęto pisać te historie od początku. No i właśnie historię Supermana powierzono Johnowi Byrnemu. No i właśnie tak to jest. No, mamy tutaj motywy od samego zniszczenia Kryptona do pierwszych mocy, które się pojawiają u Supermana, jak się jego objawia w dzieciństwie, do momentu, jak musiał opuścić Smallville, do jego debiutu jako Superman, do jego znalezieniu pracy w Daily Planet, pierwsze starcie z Lexem Luthorem. Wszystko to jest w tym komiksie przedstawione. Dobrze. Ja tutaj pokazuję kilka fragmentów. I Łukaszu, Człowiek ze Stali, on wprowadza aż tak spore zmiany w stosunku do wcześniejszego wizerunku Supermana. Dlaczego aż tak bardzo to się stało hitem? Tutaj za jego przygody, tak jak wspomniał Szymon, wziął się John Byrne, znany wcześniej z pracy nad bardzo dobrą serią tworzoną przez niego Fantastyczną Czwórką. Kilka lat tworzył przygody tej drużyny, czyli pierwszej rodziny Marvela dla Marvel Comics, a po kilku latach zakończył swoją przygodę z pisaniem tego tytułu i przeszedł do DC, gdzie stworzył nowe przygody Supermana. Tutaj to otwarcie jest bardzo dobre, jest zarazem proste i dla nowych czytelników bardzo dobrym wstępem to może być. Te 30 lat temu, a to nawet teraz, to tak może się wydawać, że bardzo się zestarzało, ale jeśli mamy kogoś zainteresować przygodami, to tutaj Człowieka ze Stali, to jest dobry sposób na to, żeby on się zapoznał z takimi przygodami jego z drugiej połowy lat 80. Tutaj John Byrne właśnie dużo od siebie tutaj swojego stylu przekazuje czytelnikom, fanom. Tutaj ta jego charakterystyczna kreska, którą już ja znam z przygód Fantastycznej Czwórki,
Tutaj znowu znalazła odpowiedni dom, odpowiednie strony dla siebie i ta kreska pokazuje, jakim Superman jest herosem. Nie tylko siła, ale również inteligencja. Nie tylko muskuły są ważne podczas ratowania ludzi, podczas zapobiegania różnym przestępcom. Intelekt Supermana. Tutaj jego fakt, że na przykład odmawia pracę Lexowi Luthorowi, ten po chwili wpada w furię, to zdefiniowało tę postać. Nawet gdy to Lex Luthor ratował Supermana z rąk metalu, bo to on miał go zabić. Tutaj widzimy ten konflikt właśnie w tej opowieści. Dwojga wydawać by się mogło bardzo podobnych do siebie postaci jak Lex Luthor. Lex Luthor jest tylko człowiekiem, ale wykorzystując swój intelekt, niezwykły intelekt i ogromne wpływy, próbuje zdominować świat, a Superman nie próbuje tego świata zdominować, tylko go bardziej uratować. Swoją osobą natchnąć ludzi do dobrych czynów, do tego, żeby słuchali swojego serca i kierowali się dobrem i zdrowym rozsądkiem. Jeśli chodzi o pana Berna, to jeszcze mamy świetny run w X-Menach jego z Flamerontem. Saga Mroczny Feniks oraz Czasy Minionej No, Przeszłości. To są takie najbardziej to też. znane momenty, kiedy pisał Chris Claremont, a rysował John Byrne. Dla mnie historia, która tutaj jest przedstawiona, rzeczywiście była już znana. Niemniej jednak po raz pierwszy poznawałem akurat ten komiks. Dowiedziałem się o bardzo ciekawej sytuacji związanej z Batmanem, z Lex Luthorem i nawet z Lois Lane. Naprawdę tu bardzo dużo jest bohaterów i ich takie pierwsze reakcje. Więc dla mnie to jest taką też i atrakcją, ciekawostką i czyniące, że dobrze się to czyta. Powiedzcie mi, który z tych fragmentów z komiksu wspominacie najlepiej? Który się wam tak najbardziej spodobał albo zakorzenił w pamięci, Ja Adamie? stawiam na Lois Lane, gdyż gdy się czegoś uprze, to wykonuje do końca. Latała za nim całe dnie, miesiące, powiedzmy, nie, tam czas jest fajnie pokazany też. Tam 18 miesięcy chyba minęło, jak ona na niego polowała, aż w końcu wymyśliła. Podstępnie to zrobiła, ale się udało. Przy okazji oszczędziła życie, bo mogła tam zginąć. Szymonie, a dla ciebie który moment z tego komiksu jest najciekawszy? Problem jest mały taki, że ja ten komiks tak bardzo lubię, że ja prawie wszystkie momenty mógłbym wymienić, praktycznie z każdego rozdziału, ale chyba postawię na ostatnią rozmowę z Laną Lang. Bo fajnie tam są rysowane, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, jak są kadry wspomnieniowe, to one nie są kwadratowe, tylko takie zaokrąglone rogi. I on w pewnym momencie rozmawia z Laną i wspomina, jak ją zabiera, że leci z nią i ona mówi coś takiego. Clark, otworzyłeś przede mną cały świat, powiedziałeś mi wszystko, i zaraz uchyliłeś mi świat, otworzyłeś drzwi, uchyliłeś, pokazałeś okno na świat, po czym natychmiast go zamknąłeś, bo wtedy zrozumiałem, że miejsce Supermana nie będziesz tylko dla jednej kobiety po prostu. Albo nie będziesz dla niej po prostu. I dla mnie to jest tak niesamowicie wzruszające, tym bardziej, że oni tam wtedy rozmawiają jak starzy przyjaciele, nie wiem, na drzewie, czy sobie gdzieś siedzą. To takie wspomnienie, bo oni wszyscy, gdyby Clark był normalnym chłopakiem, oni byliby parą. Zresztą w wcześniejszych rozdziałach jest sytuacja taka, że oni się jako dzieci będziesz się ze mną bawił, coś takiego. Oni od dziecka się znali. Dla Lany to było naturalne, że Clark będzie z nią. I później Clark jej objawił wielką tajemnicę, ona poczuła się tym wyjątkowo i nagle okazało się, że zaraz po objawieniu jej swojej wielkiej tajemnicy wyruszył świat i zostawił ją samą z myślami. Jasne, dzięki. A ty, Łukaszu, który epizod, moment ciebie najbardziej poruszył? Chyba cała ta relacja Clarka i jego rodziców, to, że nie zabraniali mu zostania superbohaterem, kibicowali mu w jego superbohaterstwie, trzymali za niego kciuki, byli jakby taką podporą, taką psychiczną, że wiedział, że tutaj w każdej chwili może do nich wrócić i nie dostanie bury, tam nie będą go krytykować, po prostu go będą wspierać i fizycznie, i psychicznie, na tyle, ile będą mogli. To jest taki punkt dostoju. Każdy superbohater potrzebuje chwili odpoczynku, chwili dla siebie,
chwili takiej, żeby po prostu odpocząć i przemyśleć swoje działanie. Dobrze, dzięki. Bardzo fajnie, że każdy z Was o czymś innym mówił i ja tak samo też, pomimo tych epizodów, które rzeczywiście gdzieś tam wzruszają, poruszają, zachowuje się w pamięci, to jednak ja mam wielką słabość w sumie do Batmana i tutaj też fajny epizod właśnie z Batmanem. Mnie ta relacja naprawdę tutaj mocno zaskoczyła, ponieważ my poznajemy też ich początki. Superman ostrożnie podchodzi do Batmana, tym bardziej, że tutaj strzelił taką bombą, to nawet chcę zacytować. Gdybyś przeniknął przez pole siłowe otaczające moje ciało, zostałby natychmiast wyemitowany sygnał elektroniczny. Sygnał ten spowodowałby wybuch bomby ukrytej gdzieś w Gotham. Eksplozja zabiłaby niewinną osobę. To jest mocne, to jest świetne. Proszę, Adamie. I to też pokazuje jakby, co się stało z Batmanem po tym kryzysie na nieskończonych ziemiach. To już tak się właśnie wgryzło w tą postać. On zawsze znalazł na kogoś sposób. On jest zwykłym człowiekiem, a jednak zawsze był o krok do przodu przed wszystkimi, nie tylko przed złoczyńcami, a także przed super przyjaciółmi, nie? Bo znalazł sposób nawet na Supermana i to nie znając go praktycznie w ogóle, tylko czytając gazetę, którą sam też zresztą pisał. Coś ciebie za nieludzkie monstrum, a ten mówi, mój cel uświęca środki, a teraz mnie wysłuchaj. Dzisiaj to Batman dosłownie w każdym swoim zakątku tego pasa ma chyba na każdego bohatera coś. Mhm. Podlatuje Green Lantern, wyciąga, nie wiem, żółtą farbę, przyleci Marsjanin, wyciągnie zapałki i tak na każdego znajdzie coś dobrego. Dokładnie, Łukasz? Chciałem dodać tutaj w tej kryzys na nieskończonych ziemiach, tylko Infinity Crisis, tak? Co, to Omak był wcześniej, to on miał haka, tam zbierał poprzez satelity, poprzez inne informacje, haka na każdego członka Ligi Sprawiedliwości, na każdego miał po prostu haka, czy tam nie wiem, jakieś, nie wiem, brudy, czy cokolwiek, żeby móc w danej chwili wykorzystać przeciw nim. Ale to była broń ostateczna. Dobrze. Dobra, na zakończenie, patrząc na bohaterów złoczyńców, popatrzmy na koniec. Mamy esej, mamy tekst, Człowiek ze stali, John Byrne, Dick Giordano, Superman. Tu jest długa, długa historia, bardzo ciekawa historia opowiadająca o tym, jak w ogóle powstawał ten komiks, w jaki sposób przygotowywali się twórcy do stworzenia tak kultowej tutaj treści, przy której w tym momencie my spędzamy czas. Dobre, naprawdę dobre. I teraz panowie, oficjalnie otwieram, rozfoliowuję komiks z wielkiej kolekcji komiksów DC. To jest tom 18. I porównamy, zobaczymy, czym one się wyróżniają. Oczywiście wiadomo, tutaj na końcu będzie jakiś starszy komiks. Pierwszy Superman. O właśnie. Pierwsze pojawienie się Supermana w komiksie, czyli najważniejszy komiks z rajtuzami, jaki mógł się ukazać. Od niego się wszystkie rajtuzy zaczęły. On był pierwszy. Pierwszym superbohaterem był gościu z kosmosu. Świetnie. Dobra, otwieram. Tu oczywiście ulotka. No i tak, od razu poznaję, te wszystkie ilustracje są znane. Przedstawiamy Człowieka ze stali, no czyli też to jest zawsze fajne. Co się wydarzyło do tej pory? Trochę mi brakuje tego, co się wydarzyło do tej pory w Bohaterach i Złoczyńcach. Lubię to. W kolekcji czarnej jest to tak w miarę szybko. Ten tekst jest gruby i to się tak szybciej czyta. Po prostu szybciej wchodzisz w historię, a tam masz więcej. Dobra, porównam kolory. Powiem wam... trochę to się różni, powiem wam. No, znajdź różnicę. Widać. Popatrzcie, tu prolog zielonego świtu, prolog zielonym świtem, czyli tłumaczenie też jest inne. Tak, zdecydowanie. Jak rozpakowywałem ten tom u siebie, to też porównałem. I tam chyba ostatni odcinek ma, ostatni rozdział też ma inny tytuł. Zjawy albo duchy, w jednym jest tak. W Bohaterach i Złoczyńcach są duchy. Dobra, powiem, że papier. Papier, no niestety, zawsze wielka kolekcja WWKDC no jest słabiej zrobiona. Niemniej jednak dobre jest, ale no, Bohaterowie Złoczyńcy wygrywają pod tym względem. Słucham cię, Łukasz. Jedno zdanie dodać. Chodzi, że może i nazwy są
trochę inne tych rozdziałów, ale kontekst samej historii jest ten sam. Ale to musi być, oczywiście, to jest, to nie ulega żadnym wątpliwościom, to musi być, ale po prostu widać, że jest troszeczkę inaczej. Dobra, nie będę tego wszystkiego pokazywać, bo ilustracje są te same, ale pewnie wyrazy, tłumaczenie jest trochę inne. O, tutaj zszyte. Ach, no niestety problemy też i techniczne. Jakiegoś tak zszyte było dziwnie, sklejone. O, ta scena mi się, kurczę, bardzo podoba. Pokażę wam. No, z Batmanem, no nie wiem, dla mnie tutaj Batman... Chociaż na szczęście Batman tutaj nie przysłania Supermana. No nie można powiedzieć, że blednie Superman, chociaż Batman jest mocnym tutaj też gwiazdorem. Ale zwróć uwagę na to, że Batman, można powiedzieć, zaszantażował Supermana, ale Superman się nie zafiksował na tym punkcie, że muszę natychmiast się powstrzymać, tylko dobra, posłucham, o co chodzi, rozwiążemy problem i dopiero wtedy będę działał. Po prostu podobało mi się to, że nie było takiego, od razu muszę cię aresztować, bo kogoś niewinnego, gdzieś tam jest bomba. Mhm. Tutaj od czasu do czasu porównam okładki, bo one świetnie wyglądają. Księga piąta, pęknięte lustro, popękane zwierciadło, robisz się niedbały Luthor, nie strasz się Luthor. Co mi się spodobało? Panowie, to mi się podoba w wielkiej kolekcji komiksów DC. Tutaj mamy galerię okładek. Te okładki, one są rozproszone wszędzie. Ja lubię po prostu galerię okładek na końcu, na spokojnie mogę sobie wszystkie obejrzeć, popodziwiać. Nie lubię szukać ich, że gdzieś tam na 50 stronie, 30. Mnie to jakoś tak wybija z rytmu. Szymon. Właśnie, ja właśnie wolę co zeszyt, bo wtedy mam wyraźne oddzielenie rozdziałów. I nie lubię sytuacji takiej, jak muszę się domyślać, gdzie się kończy ten rozdział. Na przykład jest tak mały symbol jakiegoś tam bohatera, że o, akurat skończył się zeszyt. Wolę, jak jest wyraźna pauza, czyli tutaj mamy, kończymy rozdział. Tak wolę. Co zeszyt. U mnie to jest zależne, jaki komiks. Bo czasami fajnie jest mieć tą okładkę, a czasami dobrze jest, jak jest cała historia. Po prostu, jak jest sześciozeszytowa na przykład, no, bo jak jest, kurde, nie wiem, Animal Man, tam 700 ponad stron. Tam jest fajnie, że zeszyt jest co przedzielany. Zeszyty są co okładki są co zeszyt, bo sobie można fajnie też to... Dobra, skończyłem, jutro będę czytał dalej. Dobra, przechodzimy jeszcze na zakończenie. Tutaj mamy pierwszy superbohater Action Comics. Action Comics numer jeden. Rzeczywiście to, co Adam powiedział. Tutaj mamy pierwszy wizerunek, pierwszą historię Supermana. Masz ten zeszyt Action Comics jako dodatek. Też dostałeś. No to się tam powtarza. Aha. Tam to się powtarza, plus te dodatkowe ekstra. Tak. Muszę porównać to. No, teraz już pamiętam tą scenę, jak on podnosi ten pociąg. No dobrze. Dobra, słuchajcie, i ostatnie słowo należy do Adama, ponieważ Adamie, ty posiadasz dodatkowo jeszcze inne wersje Supermana, Człowieka ze Stali. Proszę, jakbyś mógł to przedstawić, opowiedzieć. Okej, to już pominijmy kolekcję, od razu w semik wejdziemy. W 90 roku, grudzień, pierwszy numer Supermana. Od tego się zaczęło. Obraz tak, o właśnie, wyostrzy. Dobra, pokaż dalej. Ja po prostu będę siebie ucinał w takim momencie, wiesz, i przytrzymaj, niech się wyostrzy trochę. W pewnej Tu mamy spotkanie z Batmanem, w pewnej tak, nocy mieście go tam. Dobra, pokaż dalej. Teraz tu jest bizarro na pewno w tym zeszycie. I od razu ciekawostka jeszcze z tego zeszytu, bo tu semiki też miały galerię. I tak powiedzmy, patrzcie, jak wyglądał John Byrne wtedy. O kurczę. Jest to. I Szymon. No. Twórca, świetne. I tutaj jest ostatni ten numer z duchami, a tu jest jeszcze dodatkowo bizar, przepraszam, Metalo. Świetna też historia, szkoda, że się nie znalazła. I też mamy galerię na koniec. Patrzcie, kto tu leci. Też ktoś, kurde. Legenda. Legenda. I jeszcze tak, i dwa takie postery. No, ich nie mamy. Niestety nie mamy ich w tych naszych nowych wydaniach. A to był taki bonus, po prostu dorzucili, żeby strony dopełnić. 52 strony musieli zapełnić. Także te cztery pierwsze numery Supermana w Polsce to był właśnie Superman Johna Byrna i chyba najlepszy start dla czytelnika w Polsce wtedy. Świetnie. Świetnie narysowane i świetnie się to czytało. Cały czas to się świetnie czyta w końcu. Właśnie, Sylwek, ja mam do ciebie pytanie.
bo ja jestem, powiedzmy, już skażony tym Supermanem od lat 90., tą wersją, tym komiksem. Więc absolutnie nie jestem obiektywny, nie mogę powiedzieć po prostu złego słowa o tym komiksie. Ty jako świeżak w tej dziedzinie. Jak odbieram ten komiks, tak? Powiem ci, że moje pierwsze myśli fajnie mi się czytało, ale nie nazwałbym jego najlepszym komiksem. Może wynika to z tego, że nie ma tutaj elementu zaskoczenia. Ja znam historię Supermana, wiemy skąd pochodził, kim był, jak życie jego wyglądało w sumie początkowo. Gdzieś tam w świadomości mimo wszystko było. W mainstreamie po prostu gdzieś tam figuruje ta postać i jej życie. Tutaj jedyny taki element zaskoczenia to był tutaj z Batmanem. W moim przekonaniu to mnie bardzo zdziwiło, że Batman w taki sposób podszedł do Supermana i dopiero zakończenie tej historii tak też uspokoiło mnie. Tak? Nie chcę za dużo zdradzać, ale świetne pomysły, postawienie tak na ostrzu noża wszystkiego było dobre. I jeszcze raz, świetna historia, bardzo dobra. Polecam ją serdecznie każdej osobie, która chce zagłębić się w fabułę, w życiorys Supermana. Ale dla mnie, który już gdzieś tam jest po kilku tomach, po kilku zeszytach Supermanem, nie jest najlepszym. Nie jest najlepszym. Tym sposobem dobrnęliśmy do końca. Serdecznie Wam dziękuję, panowie, za obecność, za to, że byliście. Jedną rzecz dodam na koniec. Ten Superman. Dla mnie to jest punkt odniesienia każdej historii Supermana. To. Punkt odniesienia po prostu. I relacje z tym. No, skaziłem się 30 lat temu. No i super. I tak dalej. I chyba każdy może od tego zacząć. Zgadza Stary się. czy młody. Zatem ze mną był Szymon. Siema. Adam. Pozdrawiam, dzięki. Łukasz. Pozdrawiam wszystkich. I Sylwek. Dzięki, do zobaczenia. Cześć, cześć. Na razie. Fajny będzie materiał. Zobaczycie.